Na Placu Pokoju odbyła się zbiórka krwi. To już 6. edycja zbiórki krwi Motoserce. Akcja organizowana przez kluby motocyklowe zrzeszone w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. O nazewnictwie całego przedsięwzięcia opowiedział Piotr Fopkę. Pokrótce mówiąc, bo skąd się też wzięła nazwa Motoserce? Wzięła się to z tego, że no nasz organizm potrzebuje krwi, motocykl potrzebuje benzyny, więc połączenie Motoserca, tak? I tutaj no dzięki temu możemy raz w roku zrobić duży finał, tak jak tutaj dzisiaj, gdzie przy okazji oczywiście zbieramy krew dla potrzebujących, dla każdego potrzebującego, bo tej krwi jest zawsze za mało. Każdy, kto chciał, mógł oddać krew. Kolejka do podstawionego krwiobusu cały czas była bardzo długa. Chętnych nie brakowało. Do krwiobusu kolejka była non-stop. Jeszcze w tej chwili jest. Nawet się nie wyrabiają. Tak dużo chętnych jest, żeby po prostu tą akcję wspomóc swoją krwią. Także jest naprawdę dobrze. Organizatorzy imprezy byli zachwyceni pozytywnym odzewem mieszkańców Lęborka i pomocą zaoferowaną ze strony władz miasta. Jest jak najbardziej pozytywny oddźwięk. My dziękujemy bardzo w ogóle miastu Lęborg, wszystkim ludziom dobrego serca, którzy nam pomogli tą imprezę tutaj zorganizować, bo impreza jest totalnie charytatywna. Nikt tutaj na niczym nie zarabia. Robimy to z czystej przyjemności, czystego serca dla ludzi. Także tu również dziękujemy, bo naprawdę przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy tutaj razem się bawić. Jako że jesteśmy z tego regionu, zorganizowaliśmy właściwie to z naszą ciężką pracą, przy współpracy oczywiście z Urzędem Miasta, bez tego byłoby to niemożliwe, przy współpracy ze sponsorami głównymi jak firma Farm Frites i firma Everett, udało się to wszystko zorganizować. Ponadto serwowano pyszną grochówkę, frytki i kiełbaski z grilla. Główną atrakcją przygotowaną przez kluby dla mieszkańców Lęborka był koncert zespołu Kobranocka.